Witam serdecznie, zbliża się już koniec lata, a ja jeszcze króciutką rozmowę z chłopcami, którzy trenują BC Swiskro Nożary. Może się przedstawicie? Witalij Carewicz. Witalij Carewicz, skąd przyjechałeś do Żar? Z Ukrainy, z Lwowa. Po drugiej stronie? Ilja Wasylczenko. Ilja, a skąd ty przyjechałeś? Z Doniecka, z Ukrainy. Z Doniecka, z Donbasu, tam gdzie jest bardzo źle, wojna, bardzo się źle dzieje. Tu we Lwowie trochę mniej. Jak wam się tutaj w Polsce podoba? Jak wam się w Żarach podoba? Jak was koledzy przyjęli, trenerzy? No, na początku było trudno. No, tylko przyjechałem do Polski, było najtrudniejsze nauczenie języka polskiego. Potem, kiedy przyszedłem ja do klasy swojej piątej, a byłem, koledzy mnie zawsze pomagali. No, a potem, kiedy potem chciałem trenować sobie koszykówkę. Przyszedłem do Tomasz Sobczak, naszego trenera. Chciałem po prostu trenować, no i zacząłem trenować u młodszych. U młodszych 2012-2013. Potem przyszedłem do starszych i teraz trenuję, żeby stać najlepszym koszykarzem sobie. Świetnie, możesz kiedyś grać w reprezentacji Ukrainy, a jak dostaniesz obywatelstwo polskie, to też w reprezentacji polskiej. Zobaczymy, jak się potoczą twoje losy. Bardzo ładnie mówisz po polsku. I ty trochę powiedz o klubie, jak cię koledzy przyjęli, jak ci się tam gra, o trenerach trochę. No bardzo mnie cieszy, co ja postąpiłem do tej klubu BC Swiskro Nożary. Koledzy pierwszy raz to tak nie dolubiali mnie, no teraz lepsze dolubią mnie i ja lepsze gram w kosza. Ładnie, już ty troszkę nie tak dobrze jak on, ale jesteś młodszy. Słuchajcie, jesteście tutaj z klubem BC Swiskro Nożary, jesteście nad polskim morzem. Pierwszy raz? Tak. Ja jeszcze jestem drugi raz nad morzem. Już byłem z rodzicami w Dziwnowie, a teraz jestem tutaj między... Ale po przyjeździe z Ukrainy jesteś pierwszy raz? Tak. Słuchajcie, wy macie też piękne morze, Morze Czarne, Odessa, Krym. No niestety tam Krym jest już zajęty przez Rosję, a Odessa jest często bombardowana. Byliście już w tych swoich kurortach na Krymie albo w Odessie czy gdzieś nad Morzem Czarnym? Ja jeszcze nie byłem na Odessie, no chcę z mamą swoją na urodziny swojej mamy, to chcemy pojechać na odpusk do Odessy. No, myślę, że się spełni twoje marzenie. A ty byłeś nad Morzem Czarnym? Tak, byłem nad Morzem Czarnym i byłem w Krymu. Bardzo fajnie mi to spodobało się. Bardzo fajne miasto jest. Super, a jak wam się tutaj na tym obozie podoba? Jesteście zadowoleni? Jedzenie smakuje? Treningi dobre albo za ciężkie? Macie dużo odpoczynku, dużo atrakcji? Tak, dużo treningi, trochę ciężkie, no musi trenować, bo to jest takie treningi są. Atrakcje, co ci tu najbardziej z atrakcji poza treningami się podobało? Chodzić do miasta po prostu. Tak. A polskie jedzenie smakuje? Tak, posmakuje, bardzo smakuje. A ciebie jak brakuje, bo wiem, że ci mama na drogę zrobiła pierożki, a co ci z polskiego jedzenia najbardziej smakuje? Co najbardziej smakuje, to loda. A loda lubisz? Wszystkie, co ja jadłem tutaj, to loda. Są najpiękniej było. Oryło. Dobrze, na koniec możecie kogoś pozdrowić, coś miłego powiedzieć, podziękować. Ja chcę pozdrowić swojego tata, co on zaraz jest w Warszawie i swoją prababcię i pradziadka, co nie jest zaraz na Ukrainie. Ja bym proponował, żeby jeszcze raz, jak pozdrawiał, żebyś to teraz powiedział w języku ukraińskim. Хочу поздравити свого діда, прадіда і прабабу і свого тата, що він є зараз в Варшаві. Teraz ty? Ja chcę pozdrowić swoich rodziców i wszystkich koszykarzy. A teraz po ukraińsku? Ja chcę pozdrowić wszystkich basketbolistów Mira. Ja teraz powiem sława Ukrainie, a wy powiecie na polski. Sława Ukrainie. Herojem sława. Herojem sława. Niech żyje Polska. Powtórzę. Niech żyje Polska. Niech żyje Polska. Niech żyje Polska. Hej, żyje Polska. O, sto wojnie, żeby ci chłopcy mogli
przyszłe wakacje już też podjechacie do swojego kraju nad Morze Czarne, czy to do Kremu, czy do Odessy, do innego kurortu. Pozdrawiamy wszystkich z Międzyzbroja. BC Swiss Kronożary. Pomagajcie. Dziękuję.